Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie, przygotowałam Wam dzisiaj test podkładu. Przygotowałam jakieś takie dziwne, drobne kosmetyki, którymi zamierzam się dzisiaj pomalować. Ale przede wszystkim sprawdzić w ogóle, co to za dziwactwa. Pierwsze to podkład, który dzisiaj będę testowała. No to tak jak mówiłam, idę troszeczkę bardziej w rozświetlenia, aczkolwiek będą też bardziej matowe wykończenia. Tak, ale teraz idąc duchem tych kremów już BB, to wzięłam ten Lumen Natural Glow Fluid Foundation Color Fair. Nie wiem, czy on będzie dobry. Też tutaj słabo go dosyć widzę. Wydaje się jasny, ale nie mam pojęcia. Jeszcze go nawet nie otwierałam, nie? Także naprawdę będzie pierwsze wrażenie. I mam też dzisiaj dziwny produkt, który jest wiralem chyba nawet na TikToku, słuchajcie. To jest Revolution, tylko nie wiem, czy to z marki Revolution jest ten viral. W każdym bądź razie na TikToku jest bardzo dużo podawanych teraz takiego produktu, że przykładasz sobie, tu są szablony, słuchajcie, to było w takim opakowaniu, już szablony dostajecie. Dobieracie sobie no najwłaściwszy dla Was, że tak powiem, szablon, także będę się tym bawiła, bo nie wiem jeszcze. Tu, a jak drugi? Tu. I stemplujecie, bo to jest jakiś taki proszek, słuchajcie. O, i stemplujecie. Tym sobie dzisiaj zrobię brwi. Jak będę wyglądała, nie wiem, bo nawet nie wiem, czy kolor jest dobry. To jest medium brown. Nie wiem. Pierwsze, co nałożę, to też mam, słuchajcie, pomadkę. I to jest Laura Conti. Naturalny balsam powiększający usta. Z ekstraktem z imbiru. 90% składników pochodzenia naturalnego. No i właśnie, trzeba go nałożyć na początek, żeby wiedzieć, czy on coś podziała, czy to coś w ogóle będzie dawało. Bardzo ładnie pachnie i bardzo przyjemny jest. Ma delikatny brzoskwiniowy kolor, ale czy go widać na ustach? Nie bardzo raczej. Nałożę sobie, słuchajcie, dokładnie na te linie moje, żeby jeżeli on ma zadziałać, przynajmniej tak zrobi z Eveline, że nakładam na te linie i on wtedy tu bardzo mrowi i właśnie one puchną, aż tak mam wrażenie, się faktycznie wizualnie powiększają. I mam, słuchajcie, linery, to są sprasowane, aktywowane wodą, więc mam tutaj ten Aqua Shot z Sorai, więc nim sobie spróbuję to aktywować. No i zobaczymy, w ogóle no, tego się nie nabiera za bardzo. Jego trzeba aktywować i tym zrobię makijaż oczu. Dzisiaj się trochę może pobawię. Nie wiem, co z tego wyjdzie, słuchajcie. Nie mam pojęcia. W każdym bądź razie zapraszam Was serdecznie na dzisiejszy film. Mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić. To zaczynamy. Słuchajcie, wracam. Jestem. Zaczynamy z tym, że muszę Wam tylko powiedzieć, że ona tak mrowi prawie niezauważalnie, bym powiedziała, więc nie wiem, czy coś z tego będzie. Korektor, który dzisiaj sobie, słuchajcie, użyję, to jest Nude by Nature i jego właśnie będę nakładała teraz pod oko. No, przepraszam Was, ale muszę te włosy odgarnąć. I na strasznie taka kremowa formuła, ale w ogóle mam wrażenie, że on mi znika, słuchajcie. Się nie przykleja. Oczywiście płatki były, ale już zdjęłam przed filmem. Żeby Wam się non-stop w tych płatkach nie pokazywać, a że wiedziałam, że i tak zaczynam od cery, bo no bo z eyelinerami to raczej mi się nic nie posypie.
A cały makijaż będzie głównie jakiś, może dam, chociaż może, nie wiem jeszcze, słuchajcie, nie mam zielonego pojęcia jeszcze, co tutaj zrobię w ogóle, czy jakiś cień pójdzie, czy to pójdą same eyelinery, chyba wolałabym, żeby poszły same, może eyelinery, no nie wiem, muszę dołożyć tego, bo tu kompletnie nie zdobyłam żadnego krycia, w ogóle jakby niczego. Dziwnie tak, co? Nie wiem, dobra, nieważne, on się jakby coś tu pooddzielało. Takie białe kropki jakieś, kurczę, już boję się używać go. On się coś pooddzielało białego. Jak się strasznie mocno, słuchajcie, wtopił, że aż nie mogę uwierzyć w to. Nie ma za bardzo krycia, nie widać niczego, nie? No ale dobra. Ja tam pod okiem, nie to, że potrzebuję jakieś krycia, ale fajnie było, jakby to jednak coś było widać, że jest. A mam wrażenie, że jakieś takie białe kulki się... muszę się przyjrzeć po prostu temu, wiecie? Dobra, rozpoczynamy od tego lumenu. Nie wiem, czy będzie dobry kolor. Może jednak... Powinien chyba jednak być dobry, co? No, zobaczymy. Jest taki mięciusi. Chyba jest ogromny glow. Mam wrażenie, że jest taki... Ale pięknie pachnie. Jest mega chyba glow. Takie mam wrażenie, jakby tu była perła w nich. Nie ma żadnej drobiny, słuchajcie. Tu absolutnie nie ma żadnej drobiny, on wygląda normalnie, ale jak się zaczyna go rozcierać na twarzy, to mam wrażenie, że jest takie glow, właśnie bardziej może jakieś perłowe. Nie mam pojęcia, ale nieźle. Kolorystycznie troszeczkę się odcina, ale jakoś tak niewiele, więc nie zbudujecie żadnego krycia nim, absolutnie, to nie ma w ogóle szans na zbudowanie krycia. Dam go nawet troszkę pod oko. Tu mam jakieś taką tu jedną zmiankę, ale ogólnie cała skóra mi prześwituje. To może być bardziej jako, słuchajcie, baza pod podkład, ale jako sam podkład niby jakiś kolor daje. Jest rozświetlenie i jest fenomenalne to rozświetlenie, dlatego że nie jest przytłaczające, tak jak ostatnio właśnie na przykład z tego, jak na przykład rozświetlenie z Glam Shopu, z tego podkładu, który też u mnie na kanale był. To jest takie nieprzytłaczające, on się wtopił, on się naprawdę, to jest właśnie taki... bardziej perłowe glow, niedrobinowe żadne, bardzo fajnie leży, leży miękko, lekko i przede wszystkim mega naturalnie, tak jakbym krem nałożyła, o, tak jakbym nałożyła krem rozświetlający na twarz, może delikatnie wyrównujący kolory, ale delikatnie, bo on nie przykrywa tak naprawdę niczego, ale naprawdę to wygląda fajnie, bardzo fajnie to wygląda i myślę, że to jest podkład na lato idealny, idealny. Zrobię sobie na mokro, słuchajcie, konturowanie, no bo aż szkoda nie skorzystać, więc wezmę sobie bronzer Desi i myślałam, żeby to zrobić może kąbeczką, ale dobra już. Sobie tylko delikatnie namoczyłam w tym pędzel, żeby już to rozprowadzić pędzlem. Nie da się po prostu, słuchajcie. Muszę użyć gąbeczki, żeby to wtopić, żeby to tak jakby nie było takie walące po oczach, tylko delikatne. Tutaj tu
daje tylko, żeby... ja nie muszę na czole, bo ja nie mam czoła, ja go nie konturuję, ja je po prostu ocieplam, żeby ten koloryt był taki bardziej może wyrównany po prostu i tylko tyle. Natomiast ja konturowania czoła nie potrzebuję, bo ja nie mam czoła. Nie mam co konturować, nie muszę go zmniejszać, ono i tak jest malutkie. Wyobraźcie sobie, że ja kiedyś miałam grzywkę. Serio, ja miałam kiedyś grzywkę i ta grzywka wiecznie była powywijana, bo nie miała na co opadać za bardzo. Ona była taka, tu pozakręcona. Co ja miałam w głowie wtedy, to nie wiem, ale tak było. Dobra, delikatnie przybrązowiona jestem i teraz jeszcze użyję sobie różu. I słuchajcie, użyję sobie Sinsaya. A co? Nie. Tak, Sinsaya. Użyję różu. To już może nie tym, tylko dupką. On jest taki, słuchajcie, tępy, ale naprawdę pięknie wygląda na skórze. Mega tak naturalnie. Ale jest taki po prostu do nabrania, strasznie tępawy. Dziwny taki wręcz. Oczywiście tu, jak lato, to lato. Podoba mi się ten efekt na tym nosie. Właśnie tego, to wygląda jakby tylko, jakbym zeszła ze słońca i właśnie mnie coś tam delikatnie złapało, nie? Piękny ten róż, naprawdę mega mi się podoba. I co? I teraz by wypadało to wszystko, słuchajcie, przypudrować. Najpierw przypudruję sobie okolice pod okiem, wezmę Puff Clouda. Akurat mam pod ręką też dlatego. Przypudruję sobie te okolice. Tylko muszę wyprasować w miarę. Tu nie wyprasowałam, ale to zaraz wyprasuję i sobie zapudruję. Przy okazji. Dobra, i teraz tu. Naprawdę ja pudruję strasznie taką małą ilością, żeby sobie nie robić Sahary. I moim zdaniem to najlepiej wychodzi. I jeżeli chodzi, słuchajcie, o puder, no to wezmę Holika Puriporną Sebum. Jego prawie nie mam, więc już kończę. Kończę z tym i tyle. Musi tak nabierać dziwnie jakoś. No i tak też. Tak jak się nabiera, tak później właśnie trzeba go wklepywać mocno. Jak zrobicie, nakładacie, wiem, że większość nakłada pędzel, nie nakłada nikt tak jak ja, ale jak będziecie troszeczkę przesuwać tym, to po prostu wybluruje wam, nie? Bardziej jeszcze pory. Jeżeli macie jakieś większe czy coś, to naprawdę to bluruje super. Nic nie czuję, słuchajcie, na tych ustach. Ona jest przyjemna. Czuję, jakbym mnie nawilżała. Jest taka naprawdę fajna, ale tu nic nie piecze, więc jak nie piecze, nawet nie widać, żeby tu coś się powiększało. Także chyba nadal zostaje tym numerem jeden. Eveline, nie? Tej jej błyszczyki, Eveliny kosmetycznej, jak to niektórzy mówią. No ten to jest taki... Jeszcze może go dołożę. Troszeczkę coś tam czuję, ale to naprawdę bardziej jednak chyba nawilżenie czuję niż wiecie. No, dobra, lecimy z tymi brwiami, słuchajcie, bo jestem tak tego ciekawa, że aż nie mogę uwierzyć. Muszę sobie dobrać szablon. I tak mi się wydaje właśnie, że szablon jest dobry ten. Tylko nie rozumiem ten, a później tak. I tak mi się wydaje, że tak, ten jest najlepszy. Są szablony cztery różne, nie?
Ale dobra, lecimy z tym. Nie mam zielonego pojęcia, jak to mam zrobić. Ale dobra. Nie wiem, czy mam to w jakikolwiek sposób. Może jest też to. Ej, to jest spoko. Może troszkę za dużo. Może, żeby to była formuła bardziej delikatna. Ale zaraz na to nałożymy jakiś żel. I słuchajcie, to może być super. Muszę to wytrzeć, bo żeby mi się teraz nie naniosło na tę moją. I teraz jak to zrobić, żeby to było równo, nie? Nie wiem, zielonego pojęcia, jak to zrobić, żeby to było równo. Nie wiem, czy to wyjdzie równo. I to dobrze by było chyba jednak przykleić, słuchajcie, czymś do skóry, żeby to zrobić tak, jak to się powinno zrobić. No ja równych brwi nie mam, więc to równo już nie wyszło, ale dobra, weźmy sobie to tu. Jeszcze może da się tu uratować. A. Już chyba lepiej trochę, co? Śmieszna zabawa. Śmieszna zabawa, ale wiecie co? Dla kogoś może, kto tak naprawdę sobie nie radzi z brwiami, to jakby to przykleić do skóry, to moim zdaniem byłoby może nawet lepiej. Sobie tutaj jeszcze to chcę. Słuchajcie, to jest naprawdę spoko. To jest spoko. Weźmy teraz może ten zamiast mydełka. Zobaczymy, jak on mi. Bo on mi powinien to. Ja wam nigdy nie pokazuję brwi, jak robię, nie? A dzisiaj macie niespodziankę. Nie podoba mi się przód, to na pewno. Musiałabym coś z tym przodem wymyślić, żeby on taki nie był. Nie podoba mi się taki zaokrąglony, śmieszny, ale może jakbym tu teraz dołożyła, tylko nie mam żadnego. Muszę wziąć jakąś kredkę, słuchajcie. Wezmę na przykład te Micro Precise i wezmę tu na przykład. Nie wiem, czy mi się teraz to uda. Żeby to po prostu tylko jakoś w jakiś tam sposób. Może bardziej. Nie wiem, czy to coś dało. Ale to naprawdę, słuchajcie, nie jest głupie. Jeżeli ktoś naprawdę nie radzi sobie z brwiami, nie umie tego robić, to troszeczkę może zakrzyczaste wyszły. Ja ostatnio robię takie małe dosyć. Ale naprawdę to nie ma dramatu. To jest spoko. No i właśnie to jest wiralem na TikToku. Może czasami niektóre wirale tam są naprawdę spoko. Dobra, wiecie co? Ja teraz sobie aktywuję jakoś w jakiś sposób te. Tu jest też ten pędzelek, tylko że ten pędzelek w tych eyelinerach to w ogóle okant, wiecie czego, potłuc. Ja tu mam taki i mam taki. Mam takie dwa eyelinery. Ten troszeczkę włoski już, ale i tak będzie lepszy. Ten jest trochę grubszy. I tak będą lepsze niż ten piździurek, bo on się tak rozkrzacza tu, więc no nie wiem. A coś spróbujemy może stworzyć. Jeszcze nie wiem co, ale. Dobra, zaraz zobaczymy.
Wezmę ten niebieski. O, tu coś mam na pędzlu i brudzi mi linera. No nie wiem, słuchajcie, o, tu coś się wzięło w końcu, dobra. Dobra, coś się w końcu wzięło. Jezu, nie wiem. Słuchaj, ta nie wiem, jak mam to w ogóle poprowadzić, bo ja chcę. Zrobić taki ala. Dziwne to jest. Dziwnie to się nabiera i dziwnie to się prowadzi. Myślałam, że to może będzie takie fajniejsze, ale widzę, że nie do końca. Też nie wiem, czy ten pędzelek mi zdaje egzamin, słuchajcie. Chcę w to włożyć biały eyeliner, dlatego właśnie tak się śmiesznie w to bawię, że tutaj sobie chcę zrobić... Strasznie ciężko, słuchajcie. Myślałam, że będzie jakaś taka fajna zabawa tym, ale to jest tak mega uciążliwe, że aż po prostu nie mogę w to uwierzyć. Nie wiem, czy to w ogóle... Dobra, wezmę drugi i zobaczę, czy w ogóle ten biały się aktywował. Nie bardzo jak to mam aktywować, słuchajcie, też. Nie wiem, czy to już. Tu się za dużo nabrało. Strasznie nie wiem, jaką trzeba mieć, słuchajcie, rękę, żeby to dobrze zrobić. Muszę mieć w coś, żeby to wytrzeć. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Wezmę teraz te zielone. Ten. No, zobaczymy, czy to się pociągnie dalej tym zielonym. No, da się tu coś zrobić, to wiecie, to nie jest tak, ale jest to bardzo ciężka praca. Nie mam tu żadnej, słuchajcie, praktycznie precyzji. Praktycznie żadnej. I martwi mnie troszeczkę, jak mam jeszcze to powtórzyć. Jak mam to powtórzyć na drugim oku, żeby wyszło tak samo, jak ja już czuję, że kontroli to ja nad tym nie mam kompletnie żadnej. Kurde, powiem wam, ja uwielbiam się bawić, ale jednak żeby mieć jakąś delikatną chociaż kontrolę nad tym, ale ja tu nie widzę. O, zielony domieszałam do tego różowego. Myślałam, że dobrze wytarłam, nie dobrze. To powinna mieć każdy inny pędzelek też. To jest też minus, słuchajcie. To jest też straszny minus, że powinnam mieć ileś takich pędzelków do tego linera. Przecież wiadomo, że nie mam. Nie mogę tego w ogóle... tak zrobić, jakbym normalnie chciała. To nie wychodzi jakoś tragicznie, nie? Ale no tak jak ja nie mam nad tym kontroli, to jest jakaś masakra. Masakra. I teraz no ja nie mam innego pędzelka. Ja użyję, słuchajcie, tego pędzelka jednak, chyba wiecie, bo ja mam takie wrażenie, że ja nie mogę. Ja brudzę je po prostu. Nie chcę ich brudzić, ale taka
Taka jest prawda, że je brudzę. Tu mam wrażenie, że to jest takie jednak troszeczkę jakby bardziej zabrudzone. Nie do końca o to mi chodziło, no ale dobra. Może inaczej zrobimy tu. No nie chcę to się w ogóle wbić. Czemu tak jest? Ciężka praca. Mówię wam, to jest taka jakaś ciężka praca. Za dużo mi się nabiera, nie mogę tego nad tym zapanować, słuchajcie. Nie mam już takiego linera, mam nam do ust pędzelek, może nim coś spróbuję zrobić? Aczkolwiek naprawdę jest to strasznie uporczywe i ja już wiem, że jak to jest już taka męczarnia, że ja nie mogę nad tym zapanować, to że ja się tym bawić, no nie mogę tego wbić tam, no. To, że ja się tym bawić po prostu nie będę, nie? No bo jaki jest sens, jeżeli ja się mam tak męczyć i nie mogę zrobić tego, co chcę, no. Ten pędzelek z tego, słuchajcie, Jessup Mool 20 jest tak naprawdę najlepszy, tylko że on mi barwi, no białego nie chcę zabarwić. Wzięłam teraz wodę micelarną, żeby go odczyścić z tego różu, który nakładałam, żeby właśnie móc nabrać ten biały. To wszystko jest takie... Nie chcę się w ogóle nabrać, jakby... No nie, on nie maluje, nie? W ogóle nie chcę pomalować mi niczego. Ja się tak łatwo też nie poddaję, słuchajcie, nie lubię. Więc może on nie będzie ładny, no bo ja pracuję z... Widzę, że pracuję z takimi rzeczami teraz, które ładne nie będą. Ten biały to jest w ogóle jakaś tragedia straszna. Nie chce się on w ogóle nabierać. Tu miały być takie przerwy. Już te przerwy mi nie wychodzą, bo już muszę to... Muszę to połączyć, bo te przerwy mi nie wyszły. Tu tak samo. Nie chciałam tego łączyć. Boże. No nie, 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 nie. Nie, słuchajcie. Słabe to jest. Oj. Nie wiem, co z tym zrobić za bardzo, ale to jest tragedia. To trzeba non-stop aktywować. Non-stop lać tu jakąś wodę do tego, bo to się kompletnie nie chce. Ten biały to w ogóle jest jakaś jedna wielka katastrofa. Bo jeszcze tamte kolory to jeszcze jako tako w ogóle. Ten biały to jest dramat. No, zobaczcie, co się robi. Nie mam żadnej kontroli nad tym. To zastyga. Ogólnie one zastygają. No, ale to dobrze to nie wygląda. I co? I muszę to zmyć, niestety. 25 minut macie już makijażu i niestety widzicie jedną wielką porażkę. Dobra, ja to naprawię, słuchajcie, zaraz do was. Dobrze, to nie wyszło wcale. Coś tam jeszcze pododawałam, po prostu z tym białym dałam sobie spokój. W ogóle tu się zmieszał, wyszła jakaś kaszka. To pozastygało bardzo brzydko. Ciężko w ogóle je zmyć też tą wodą micelarną, powiem wam szczerze, bo one zastygają naprawdę mocno. Słabo. Mega słabo to wyszło. Makijaż jest tandetny, no. Tandetny i nie bójmy się tego słowa użyć. Ja po prostu pomaluję sobie, słuchajcie, rzęsy.
pomaluję sobie rzęsar Deco Nobel i gesem, albo nie, wiecie co, bo mam tutaj tą Gosza i ona coraz lepsza jest, wezmę tą Gosza, ona jest coraz lepsza, im bardziej się tak utwardza, czy tam podsycha, to tym lepiej wygląda, więc tym sobie zrobię, no makijaż, no nie, ja dzisiaj tak sobie będę chodziła, bo w sumie... No to co, ja dzisiaj sobie robię wolne, więc nie mam jakichś tam planów. Użyję jeszcze tylko może przy Was jakiegoś rozświetlacza, tylko chociaż z Douglas troszeczkę. Tu mam nieprzypudrowane przecież, więc mogę. No i wszystko, więcej produktów nie mam, więc przyjdę do Was gotowa i podsumujemy sobie wszystko. Chciałam Wam tylko jeszcze pokazać, bo maluję sobie te rzęsy poza Wami, że ta Gosz, ona właśnie, widziałam, że temu tuszowi czegoś trzeba, żeby on się przyklejał do rzęs. I zobaczcie, to jest tylko Gosz. To jest tylko Gosz, on daje wydłużenie, bardzo fajnie się sprawdza też na te dolne rzęsy. I tutaj już mam przyrzedzone, niestety no wypadają mi po wszystkich tych olejkach i tak dalej, ale zobaczcie, jak on mi fajnie zrobił rzęsy i naprawdę Monika, która mi poleciła na Instagramie, to po prostu ja tak wiedziałam, że jest w niej potencjał, jest potencjał też w tej szczoteczce. Ona jest, słuchajcie, nie wiem, czy widzicie, ona jest płaska, o. Ząbki ma jakby po tych tylko bokach, tu nie ma nic, bo pewnie tym nanosimy po prostu tylko, słuchajcie, tuszko u nasady, tak jak przy Sexy Eyes właśnie mówi Marzenka. Pozdrawiam Marzenkę strasznie z Marzeger Makeup. O! Marzenka zresztą ma rzęsy przecudowne. Mi się wydaje, że u niej to każdy tusz robi niesamowitą, słuchajcie, robotę. Natomiast u mnie nie. I dlatego chcę Wam pokazać, że tą jedną maskarą, już gesa chyba nie dodam, bo ta jedna maskara mi zrobiła, nabudowała mi na maksa rzęsy. Także mam takiego drugiego już, poza burleską, ulubieńca, ale... Tutaj naprawdę jest potrzebne, żeby ona sobie poleżała, troszeczkę zwietrzała, że tak powiem. Już gesa nie dodaję, słuchajcie. Usta sobie zrobiłam Banana Beauty taką ciemną, to jest Bold Type. Bardzo ciemna, śliczna. I co? I podsumowujemy, słuchajcie. Podsumowujemy. Zacznę od tego. Przecudownie to nawilża, słuchajcie. To w ogóle ja jestem w szoku, jak to nawilżyło mi usta, jak w ogóle to ściągałam tym wacikiem, żeby nałożyć tę pomadkę, słuchajcie. To została taka okluzja na ustach, która dawała taki efekt szklanych ust, jakby tak nawilżonych na maksa, że aż po prostu wyglądają jak lustro. I szkoda, że Wam tego nie pokazałam, ale pokażę Wam to w następnym filmie, będę z niej korzystać, jest bardzo komfortowa, bardzo nawilżająca, świetna, nie powiększa ust, to absolutnie, ewidentnie nie. Jeżeli chodzi o podkład, z podkładem do Was oczywiście wrócę. Z podkładem do Was wrócę, póki co jest naprawdę bardzo fajny i bardzo letni podkład, jeżeli chodzi o to. Nawet brak mi słów, nie? Bo to jest tak tandetne i tak beznadziejne. Ja nie wiem. Są osoby, które kupują w Revolution, słuchajcie, kosmetyki i które im się sprawdzają. I czy ja mam takiego strasznego pecha, że nie mogę trafić z kosmetykiem chociaż jednym z Revolution? Nie, no mam. Poczekajcie, mam. Z jednym trafiłam, ale to nie trafiłam, bo to ten glue jest z kalendarza, więc akurat widocznie wsadzili po prostu coś dobrego. Ale naprawdę, ta paletka linerów to jest jakiś dramat, to jest porażka, tym się nic nie da zrobić, to się nie nabiera na pędzel, to się źle aktywuje wodą,
To jest twarde, suche, to strasznie szybko też zastyga. Bardzo ciężko jest tą wodą micelarną odczyścić. Nie podoba mi się ten produkt i ten produkt idzie do śmietnika. Ja jeszcze będę próbowała, słuchajcie, z linerami. Jest firma i to mnie korciło, ale ta cena mnie po prostu... to było jakieś groszowe, będziecie mieli podlinkowane. Groszowe sprawy były. Natomiast w ogóle nie mogę zmyć nawet tego linera stąd, słuchajcie. Nie wiem, jak ja to z oczu zmyję. Mam nadzieję, że to się jakoś zmyje. To już jak zastygnie, to jest jak taki mur beton. Słuchajcie, jest jakaś taka firma, proponowało mi linery z innej firmy, która jest bardzo droga, bo 100 parę złotych te linery kosztowały. Właśnie też trochę w takim formacie aktywującym. Natomiast no te do mnie przemówiły cenowo i postanowiłam na pierwszy rzut wziąć po prostu coś taniego, ale to jest porażka. Także będę jeszcze próbowała. No a jeżeli chodzi o to, to jest naprawdę sztos. Ja powinnam wziąć blond, jeżeli byłby blond, bo medium brown, a i to jest Revolution, to nie jest głupie. Medium brown jest obecnie przy tych włosach, które mam, słuchajcie, jest dla mnie po prostu za ciemne. Chociaż ja lubię tonację ciemniejszą brwi od włosów. Tym bardziej, że wiemy, że włosy są farbowane i wszyscy to raczej wiedzą, że są farbowane, więc fajnie, żeby te brwi... mi się wydaje, że to lepiej po prostu wygląda, no, jeżeli tonacyjnie są. Więc generalnie to jest moim zdaniem o ton mocniejszy kolor niż mam na włosach. Natomiast troszkę te przody, coś mi tutaj, ale przecież sobie pomyślałam, że ja nie muszę tych przodów malować. Ja mogę zacząć to stemplować odtąd i przód tylko sobie to malować. I to jest rewelacyjny w ogóle... To jest rewelacyjny pomysł i ja z tego będę korzystała, słuchajcie. Naprawdę, to mi się podoba, to jest super. No to dobra, ja wracam do Was, Wy mnie widzicie już praktycznie, a ja do Was wracam za 8, za 9 godzin. Wracam do Was z update'em tego podkładu, jak on się utrzymał, czy nic się nie ściastkowało, czy nic się nie zważyło, czy się polubił z pudrem, czy może nie. Wszystko Wam dam znać. No a na teraz kończę z takim beznadziejnym makijażem. Cały dzień muszę z nim być. Na szczęście nie oglądam się za bardzo w lustrach. No dzisiaj będę troszkę musiała ze względu na podkład, ale damy radę. Bywało gorzej. Dobra, to trzymajcie się i Wy mnie widzicie już, a ja za 9 godzin. Słuchajcie, wracam do Was po 9 godzinach. No, jest już późno i czas zmyć, bo 19 moja godzina. Przechodzę do Was z tym właśnie podkładzikiem. No, widzicie, co się stało. Natomiast, czy ja przez to, że on tak bardzo się mocno wyświecił, bo trzeba przyznać, że bardzo mocno się wyświecił wszędzie. Czy ja go skreślam? Słuchajcie, nie. Z bardzo ważnej przyczyny. To jest świetny moim zdaniem podkład na lato. Wtedy się tak nie zastanawiamy nad tym, czy on aż tak będzie wytrzymały. Bardziej nam chodzi o naturalność, a on jest bardzo podkładem naturalnym. On jest mega, te pudry naturalnie na tym wyglądają. Nie ma tej pudrowości. Naprawdę bardzo fajnie. Wszystkie produkty świetnie się wtopiły. Zobaczcie, to jest jak druga skóra. Tu nie ma, nie widać, żeby leżał jakiś produkt na tym. Naprawdę rewelacja. Na moje oczy to nie patrzcie. Ja nie wiem, jak ja to zmyję. Idę teraz to zmywać. Mam nadzieję, że będzie ok. Natomiast no słaby w ogóle ten... Naprawdę. Ja jeszcze za linerami będę walczyła. Zakupię jakieś coś innego, może nie aktywowane wodą, ale coś kolorowego, bo chciałabym jednak mieć to takich, wiecie, trochę innych takich makijaży z punchem, jak ja to mówię. Natomiast no, to mówię, to idzie już out, idzie do wyrzucenia, bo tego nawet się nie da sprzedać, to jest tak beznadziejny produkt, że szok. Patrzcie, jak mi pomadka wytrzymała. Nałożę sobie tą Conti, Paola,
bo jest po prostu prześwietna ta pomadka. Naprawdę. A jak ona pachnie pięknie jakimiś owocami. A tu tylko mi się rozstan. Naprawdę jest mega komfortowa. Nie wiem dlaczego ja na to maluję, bo idę zaraz zmywać makijaż, ale przynajmniej się błyszczę dla Was. Dobra, słuchajcie. Także to tyle. Generalnie mam opinię, jaką mam. Czyli polecam. Bardzo fajnie wygląda na porach i ogólnie jest na to naprawdę fajny podkład. Wyświecający się mocno. Ale no i są kremy BB, które się nie wyświecają. Ten się wyświeca. Ale naprawdę zobaczcie, jak to naturalnie wygląda. No latem nie nałożyłybyście? Jak w dym ten podkład latem. Naprawdę, rewelacja. Dobra, kończę. Nie zawracam wam głowy więcej. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz, zachęcam Was do zasubskrybowania kanału. Jeżeli oglądacie, a nie subskrybujecie, tym bardziej dajcie łapkę, dajcie komentarz. Będę bardzo wdzięczna. Zasięgi to potęga. Buziaczki, pa!